cieszę się bardzo. Tak naprawdę byłam tego ciekawa, jak to wszystko będzie wyglądało. Jednak kibice ze Śląska zrobili na mnie ogromne wrażenie. Trybuny są w połowie pełne, ale jak na tak ogromny stadion jest tak naprawdę strasznie dużo kibiców. Duża część mojej rodziny przyjechała dzisiaj ze mną, także to na pewno bardzo, bardzo mobilizowało mnie do uzyskania jeszcze lepszego wyniku. Dużo osób, które startowały na Mistrzostwach Europy bodajże w Berlinie, mówiło, że ten stadion jest praktycznie taki sam, że bieżnia jest bardzo szybka i to się gdzieś sprawdziło. Mam nadzieję, że na tym stadionie będą zorganizowane Mistrzostwa Europy lub świata w przyszłości. W końcu my, lekkoatleci, doczekaliśmy się świetnego stadionu, świetna publiczność, świetni kibice. W końcu możemy wystartować, pokazać się tym kibicom w Polsce. My startujemy dla kibiców, żeby nie kibice, to przecież te nasze zawody byłyby nudne, tak? Fajnie, że kibicują. Cieszy mnie to, że nie tylko Polakom, nie wiem, mi, Robertowi, ale też wchodził Harting, wchodził Gudzius, Haradi, Kanter, więc super, że wszyscy kibicowali im, poprosili o brawo, o brawa były, więc to jest dla mnie fajne. Sprawdzia w sumie na Śląskim zaliczony, kolejny start będzie na Memorial Kamili, więc już, że tak powiem, oswojona. Nie, doczekaliśmy się w końcu super obiektu, przynajmniej teraz meetingi rozgrywane w Polsce będą mogły rywalizować pod kątem organizacyjnym z meetingami na świecie. I teraz tylko trzeba przyzwyczaić kibiców, żeby pokochali jeszcze bardziej tą lekką atletykę i wiadomo, że tego się nie zrobi w ciągu roku, dwóch lat, tylko trzeba trochę więcej czasu. Mamy mnóstwo super zawodników. Atmosfera bardzo w porządku, dużo ludzi, fajnie, nie spodziewałam się naprawdę, myślałam, że będzie dużo mniej ludzi. Jest dużo ludzi, jest fajnie, jest atmosfera. Tutaj naprawdę fajnie się skakało i też widownia bardzo, bardzo pomogła. Stadion był duży i naprawdę zapełniony. Fajny konkurs, Wojtek z życiówką. Mocna obsada, bo praktycznie wszyscy najlepsi na świecie przyjechali, więc nie było tutaj taryfy ulgowej. Uważam, że fajnie, bo to życiówka, chociaż się nie spodziewałem, bo czułem się dobrze, ale nie czułem się może jeszcze na życiówkę, ale fajnie. Miłe zaskoczenie i na pewno motywacja do dalszej pracy.